krótkie świadectwo a propos odwagi, a propos kroków wiary pomimo okoliczności i a propos tego, co dzisiaj było jako proroctwo do Kościoła, współpracy z ludźmi z szeroko pojętego poza Kościoła. Ponad tydzień temu, jak czytałem Księgę Salomona, tam przykuł moją uwagę taki werset, aby swoje dzieła powierzać Panu. Wiedziałem o tym, normalna sprawa, tak? Natomiast bardzo, bardzo mocno to zwróciło moją uwagę. Pojawił się temat handlu łóżkami polowymi, ale ciężko nam strasznie było namierzyć te łóżka. Pojawili się klienci, wiele osób się deklarowało, że kupi te łóżka polowe, no i kolega wspólnik dał hasło, że są łóżka polowe, jutro będą wprowadzone na stan magazynowy w jednej hurtowni. To była środa, tydzień temu. Cały czwartek obserwowałem, tutaj Rafał świadkiem, cały czwartek obserwowałem stronę tej hurtowni. Do późnej nocy praktycznie, bo mówię, no może wreszcie się zaktualizuje ten stan magazynowy. Dzwoniłem tam do tej hurtowni. Mówi, że no kilkadziesiąt osób, wszyscy powariowali na te łóżka, czy co, 250 łóżek, a dzwoni z 50 telefonów różnych osób, żeby kupić te łóżka. W piątek, tydzień temu, zadzwoniłem rano do tej hurtowni zapytać się, jak tam, bo mówię, no na moment widziałem, coś mignęło na zielono z dostępnością, ale nie mogłem zrealizować zakupu do koszyka, ta ilość tam malała, następnego kroku nie mogłem zrobić. Mówią, sprzedane. Ja mówię, kurczę, no nie. Co się okazało? Te łóżka kupił nasz znajomy. My mieliśmy klienta. Dogadaliśmy się co do współpracy. Fakt, że ja tu bardzo skracam. Chaos był niesamowity. Jak to przy, że tak powiem, temacie, który jest na topie, jest gorący, są na to klienci i tak dalej. Padło hasło, że za 5.12, że trzeba jechać z Warszawy na Rybnicę do godziny 16, żeby te łóżka zarezerwować, ponieważ on tam jakoś zarezerwował, ale no żeby albo pieniądze, albo żeby w ogóle, że można je dzisiaj odebrać. My mieliśmy klienta, który miał presję, wywierał na nas silną presję, że musimy dzisiaj te łóżka, bo inaczej nie ma transakcji. Co zrobiłem? No, nie miałem akurat kasy na tyle na koncie, żeby móc zrobić transakcję. Poleciałem tam przez wiarę, dosłownie poleciałem tam busem, bo poleciałem do tej 16. Zarezerwowałem. Nie byłem w stanie kupić. Co się okazało? Godzinę od wyjazdu dostaliśmy telefon, że klient zrezygnował jednak z zakupu tych łóżek. A ja mówię, dobrze, okej. Pomimo to jadę, bo już miałem się wracać. Już zjechałem na zjazd z autostrady, ale mówię, no co ja ryzykuję? Parę stówek na paliwo. Mówię, jadę koniecznie, muszę nawiązać relację z tą hurtownią. Mają chodliwy towar. Towar był na topie, to znajdziemy następnego klienta. Zaraz pieniądze wejdą z innej transakcji, obrócimy kasą. Fakt był taki, że w piątek nie kupiliśmy, zarezerwowałem w sposób chaotyczny, bo pojawiłem się jako obca osoba od innego gościa, który był klientem tej hurtowni. Więc można sobie wyobrazić, że na piątek, na koniec dnia, dziewczyny trzymane gdzieś na firmie. Krótko mówiąc, w poniedziałek mailowo sprawę załatwiliśmy, we wtorek jechałem, nadal jeszcze de facto nie miałem kasy, ale zgodziliśmy innego klienta. Zamieszania było co niemiara. Krótko mówiąc, we wtorek zrealizowałem ten handel, ale co chcę tutaj powiedzieć? Przede wszystkim nie miałem jakichś obiekcji względem ludzi, że to są ludzie, nie wiem, ze świata czy nie ze świata, czy oni tam wierzą czy nie wierzą. Ja wierzyłem, byłem pewien tego, że zrealizuję tą transakcję. Wyznawałem, nie przez to, że gadałem, nie przez to, że rozważałem, rozmyślałem nad tym, tylko moje wyznanie polegało na praktycznym działaniu, no bo skoro wierzę w rezultat, to znaczy, że robię wszystkie kroki, że jak dojdzie do momentu, kiedy będzie ten element kliknięcia, no to już muszę być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby ten temat sfinalizować, bo na co mi ta cała wiara, jakbym nie wykonał kroku? Minąłby termin rezerwacji, straciłbym 4000 zł zadatku, który w piątek zostawiłem, i szereg innych rzeczy, nie mówiąc o tym, że nie zdobyłbym jakichś tam kolejnych relacji, jakichś tam kolejnych kontaktów, gdzie naturalnie będę w stanie tam jakieś jeszcze inne rzeczy z tymi ludźmi robić. Czyli wierzysz, wyznajesz i wierz, bo inaczej to może wydaje ci się tak.